Widzowie, dzisiaj będzie taki stream, że będziecie posikani, tak? XD. Witam, witam wszystkich serdecznie. Będziecie posikani, dokładnie. Nowy mata. Widziałem 5 minut piosenki, no. Prześledzimy to oczywiście szczegółowo, tak? I uważnie, k***. Jak ja mam w głowie grzanie policji na Los Santos, to pisze młody mata. I liczy, że ja się coś wypowiem w tym temacie. To jest, k***a, życie. Ej, dobra. Piszę do dzika, żeby wysłali neon, bo to chłop nawet nie widać, że to jest dzik. I niech wyślą, chłopie, neon. No nic, no rozjebałem tą lodówkę, no. I dobra, to co się poleca na YouTube Mix na kanale Bungie. Albo Bandra, albo Gino, tego słuchali, nie? Następne co się poleca na kanale Bungie. Gini albo Bandi. Chyba kradnę tą kurwa playlistę. On będzie przepraszał, a ja się... Ja pierdolę, zjebaliście algorytm na tym kanale, nie? Naprawdę. Chłopaki, liczyłem, że to jakoś pójdzie, ale... Kurwa, szoty z 2022 roku. O co tu chodzi, No i co, pogadamy z nią? No właśnie. Ty, Janina? Tak, panie Kciarniszu, tak? A ty nie chcesz na dołku skończyć? A na wydaje? Dołku to siedział twój stary na wyścigawce, bo się najebał z kuprami. Dobrze, dobrze, dobrze. Co powiedziała, bo patrzyłem przez okno. Kurwa. Właśnie. Powiem tak, no, tęsknię za Janiną, tak? I za Speedem, ale niestety nie wiem, co Speedy porabia. Albo jest, ma faktycznie... Nie wiem, co on porabia. Wydaje mi się, że Speedy może imprezować, bo jeżeli coś innego... Nie wydaje mi się, że coś innego może go na przykład odciągać od streamowania, no bo jak jest jakiś problem, no to my ten problem jesteśmy w stanie rozwiązać, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Speedy ma dziecko? Nie wiem, ale no nie wiem co on robi, tak szczerze mówiąc. Pewnie to co Łysy Pro. Łysy Pro! Skutki ćpania one get. Może po burzy Adi będzie po... Adrian! Zjebie! Pytam się ciebie coś... Ty jesteś zjebany. Sister, co byś kurwa zjebem. No nie wiem, ja na przykład nie widzę w tym dziwnych zachowań, ale myślę, że jakby Dudson streamowała i byłoby mnie słychać, co ja kurwa gadam po chacie. O kurwa, nie wiem, nie. Po pierwsze, nie byłbym partnerem Twitcha pewnie w 24 godziny, a po drugie, nie wiem, czy nie musiałbym się usunąć z przestrzeni internetowej, kurwa, nie. Bo tu padają czasami takie tezy i takie stwierdzenia. Losowo jest cisza w chacie i nagle stwierdzam, że na przykład jakiś ustrój polityczny by mi odpowiadał. Albo, że jakaś postać historyczna miała rację. I nagle po tym zdaniu mówię, a teraz wjeżdża Łysy Pro! Także zależy, nie? Ale beret też mam czasami mocno skurwiony, nie? Także ja na przykład nie uważam, że Adrian Mangiet coś zrobił źle. Widzowie, w niedzielę cisza wyborcza, więc streama nie będzie. Nie no, będzie stream. Ale powiedziałem ostatnio na grupie tak. Napisałem na grupie Bungie tak. Gumiś mówi, że nie będzie filmu w niedzielę, bo jest cisza wyborcza. Oczywiście wiedziałem, że tylko jeden osobnik z grupy może się... Chciałem pójść tą głosówkę, ale nie wiem, co tam jest w tej głosówce, już nie pamiętam, ale wyżej mnie w chuj rozmawiła. Jak jeden z osobników z zespołu Bungie, nawet nie muszę mówić, który złapał za telefon, powiedział: co on pierdoli, to nie jest tak, że jest cisza wyborcza. Łyknął ten temat, nie, że jest cisza wyborcza. Nie sprawdzam tego, bo tam mogły paść bardzo niemiłe słowa, nie, bo jak Gumiś coś mówi, to z reguły nie odbiera, jest to... Zarząd nie odbiera tych słów z respektem, tak? No ale uwierzył w ciszę wyborczą. Jeszcze się zbulwersował, że ktoś tak twierdzi nieironicznie. Czy fura odebrana, nie? Powiem wam tak, kurwa, ten Mercedes, tak jak miałem wątpliwości, to powiem tak, jebać M4, kurwa, nie jeżdżę tym już. Tak się dobrze tym jeździ. A co pokazuj, no kurwa, no nie mam, co mam wam pokazać? No kurwa, Mercedes, jak Mercedes, no. Co mam, no kurwa, piszę sobie G-klasa Brabus. No co wy chcecie jeszcze wiedzieć? Nie żartuję, to nie jest żadna G-klasa Brabus, ale co do przyspieszenia, czuję, że jak będzie dotarty, bo na razie mu w pizdę nie wstawiłem, to będzie zapierdalał, tak. Myślę, że będzie na równi ze strójką, bo tam też jest chyba z 300 koni. Taki k***a, optymalnie. W końcu jakieś auto na daily, a nie ta rozjebana M4, co ja biorę auto i w 3 miesiące mam 30 koła przebiegu na M4 i potem to sprzedawaj. A, no jest fota na EG bez kitu. Ale przecież jak ja was wpuszczę pod ten post, to wy im zrobicie spustoszenie. A chuj mnie to interesuje, co wy zrobicie. No jest, to tu jest zdjęcie. Jaki jest profil? Next, podłoga twój, podłoga następny, podłoga samochód. Jakby ktoś chciał skomentować, to feel free. Jakie gówno. Chłopie, ty byś uwierzył, żebym wydał na tak auto jakieś pieniądze? Przecież to jest wypożyczalni. Więc twój komentarz o tym, że to gówno, niestety mnie nie rusza. Ponieważ ja zawsze mam z wypożyczalni samochody, bo mnie nie stać. Ditka w stajni ma konia, co się nazywa jakiś tam
Ziutek i jeden się koń nazywa Erwin. I ona powiedziała, że pojechałaby do stajni do Erwina i Ziutka, a ja powiedziałem, że pojechałbym do Erwina i Heidi. I ona mnie zjebała, że aha, czyli nie wymieniłeś Andrew Syntola. A jak on nie nazywa się Erwin? To ja myślałem, że on się nazywa Erwin. A jak on się nazywa? Ares i Ermina. A ja zrozumiałem, że pojechałbym do Aresa i Erwina. Ja mówię, a ja bym pojechał do Heidi i Erwina. No to był po prostu dobrze podana tak zwana riposta słowna. No i oczywiście poszła zjeba, no się mu jedno w głowie. No chłopie, no jakbyś miała takie życie jak ja w Los Santos, to też byś musiała to jakoś rozdzielić, no. No i wielkie halo, że zapomniałem o tym, o Sebastianie Trelli. Jak dobrze o nim pamiętam. Dla mnie klapek to jest taki na przykład Adrian Wanget, tak? No, ale nie Trela. Ile ty już z Ditka jesteś? No nie wiem, z 4 lata? Nie wiem ile. Z 10 lat? Z 3 albo 4 lata, nie pamiętam. Po roku przestałem liczyć. Coś pomiędzy 3 a 10. Przecież mówiłeś, że milion to mało, to co to dla ciebie 1000 zł? 1000 zł, kolego, to dużo. Właśnie ty nie kumasz tej logiki. Dla mnie wydać 1000 zł na przykład, nie wiem, na buty, to chyba ktoś by musiał mi przyłożyć pistolet do głowy. Ale wyjebać 18 koła w kolor, luz. Także na przykład milion to mało, ale 1000 to dużo, nie? Kumacie? Na przykład już 500 zł za buty, to nie wiem, co trzeba być. To jeszcze teraz 500 bym przebolał, tak? Bo jest dobry miesiąc. Bo i tak chodzę w ujebanych butach, i tak kupuję Air Force'y białe i chodzę, aż mi język, ten styl, nie język, tylko ta pinta od wkładania bez sznurowania już się tak rozpierdala, że wychodzi plastik i mam rozjebany ten Achillesa, to wtedy kupuję nowe. Czyli myślę, że tak z rok, nie? Ale uważam, że 1000 to dużo. Ale uważam również też, że milion to mało. No i taka jest właśnie pokrętna logika wizowa. Ile piosenek? Gen Z, Roxy Węgiel, 2115, Mata i Wajma. To sprawdźmy może warstwę muzyczną na start. Wajma z Soblem. Liczę tutaj na fajerwerki. Będę nosił go przez 1000 lat. Żeglowałem jak nie było warunków. Na razie numer jak numer, ale spoko jest ten klip, taki trippy klip. No, to są kosmici, nie, dla mnie, serio, bez lipy. To są dla mnie kosmici, ja to powtarzałem zanim zaczęli robić tą muzykę. No co, muzyka dla ufolutków, co można powiedzieć więcej? 2-1-5 następne. Chodzę do studia i czuję te ziele, jak kuje mi płuca chlor na basenie. Ten spoko dla mnie. Nie wierzę w to, że słyszę to, ale na takich mam combo, jak testo. Ale tyle ich tu jest, że nie wiem, który to który. Dawno wyjebane od przedawkowania fety, życie to... Przesiedzianego diomotwo. Dużo mal ma głowy. Oho, koder. Nie jestem głupi, nie mam głowy do nauki. O, koder też, wiadomo, że warsztat i wszystko, jak on tyle numerów napisał do tych youtuberów, że... Szukam tu, pierdoli coś o tobie znów. What? Moi ludzie, idą, chcesz, dojdę. Zmienia się w bando, pogo, studio za... Powiedziałbym więcej, ale... Sorry, Twitch Administration. Tak, widziałem, że to jest Kasix, bo wyskoczyła na TikToku, jak reagowała i dostała udaru. Na tym TikToku. Możecie mi podesłać ten TikTok, tylko jeszcze obejrzymy. Jak ją wypiało nagle. Powiedziałbym więcej, ale... Sorry, Twitch Administration. To była ja. Uwaga, wypina ją. Nie no, dobrze, dobrze, fajnie. Po żądalu. Dobra, Gen Z Halloween następne. Drop that shit, Gen Z. Bandura pisze na grupie tak. Adrian Lotta, ty ile ty masz lat, jak ty masz co roku 5 razy urodzinowy stream? Co, 89? Ej, bez kiuta, Adrian Lotta ciągle ma 24 h urodzinowy stream, skurwysyna. Ja mu donate tym samo, myślę, że ma urodziny, nie? Roxy Węgiel i Pitba Takoś i Drak. Jestem ta nota. No, Gen Z Halloween, co mam powiedzieć? No, Halloweenowa numer, tak? Można się wystraszyć. Aż mi się beat podobał, ale tu mnie zaskoczyli. No nie wiem, na mainstream bym się spodziewał trochę więcej. XD nie wnikam. No dobra, KB, tak? Kto to ten Da Uzi? No to może jest jakiś mocny francuski gracz. 2 miliony miesiąc temu. Myślałem, że to no name, to by mógł do mnie KB napisać, by napisali fonetyczno po francusku, też bym tak nawinął. Robimy dużo, nie robimy detal. Człowiek ma dwie strony, tak jak moneta. Spoko, tylko jak państwo rozumiem po tym francusku, nie? Ja tak, no spoko, nie, ale ja nie wykumam, o co chodzi. Dobra, Mata Giewont, 5 minut 20 sekund, piosenka. Wielka analiza. Kurwy, kurwy, nie mogę inaczej nazwać tego, bo to kurwy. Przyjdź do urny, no bo jesteś durny. Kurwy. Koniec opinii. Dla mnie w ogóle problem jest z tym, nie? Oczywiście nic nie odbieram panu Mata, bo wiadomo, dla mnie on akurat coś tam jest muzykalne i tak dalej. Fajne tam radioweczki porobił, kiskamy, nawija, git. Tylko na przykład on do mnie trafiał dlatego, że był dzieciakiem gościa, który ma tam jakieś koneksje polityczne, czy tam jakieś inne i nawijał rzeczy, których nikt inny by nie mógł nawinąć w kraju, nie? A teraz robi to samo i w sumie już to jest kurwa normalne, nie? Wiecie, o co chodzi? To już się stało normalne u niego. Do mnie już to tak kurwa nie uderza jak przypato inteligencji, czy tam przypato, nie wiem,
jak była ta druga, nie? Wtedy to było takie kurwa, myślałem sobie, ja pierdolę, to jest, że jakby odbierałem go tak, że dla mnie to było to nie do przeskoczenia, nie? Że on niósł za sobą coś, co nikt inny na przykład nie może nieść, no bo nikt nie ma na przykład ojca takiego i takiego bifu, kurwa, nie wiem, z kimś tam kurwa, takim mocnym w kraju, nie? On w sumie nawija tutaj dalej takie kurwa, mocne wersy w stronę tych ludzi, ale już to jest kurwa, normalne. No nie każdy ma ojca, to już w ogóle, nie? Ja też nie mam. Ale ma te swoje fanki, te tam co mają te 3-3 zawsze w niku i tak dalej, więc to się kręci, no to jest najważniejsze. To kurwa, ja wiem jak to mogło zabrzmieć, ale to nie miałem być jakiś pocisk czy coś, nie? Bo jakby dla mnie... Tak zarobiła na roli. Że wiecie o co chodzi, nie? Że on tu nawija dalej te same rzeczy, jakby takie kurwa, które wtedy inaczej trafiały kurwa, do mnie przynajmniej, nie? A dalej nawija takie kurwa rzeczy kontrowersyjne, zakrawające te tematy kurwa właśnie jego kurwa backgroundu, skąd on się wywodzi, ale to już jest normalne dla nas. Inaczej je przekazywał? Kurwa, może ten kurwa, właśnie ten nurt muzyczny taki jest, kurwa, że ja go też nie kumam, tego tam i kurwa, jak to się nazywa też. Może bez kitu macie rację, kurwa. Może to kurwa, warstwa muzyczna jest zła. Dlatego tak to nie trafia. Ale też uważam, że to się stało już normalne. Kurwy, nie mogę inaczej. To jest mój ulubiony moment, kurwy. Wrzucę ich do urny, no bo jestem kurwa i urny. No, dograłem na bank, to było tutaj. Co, że tak powiem, piosenka została zaaktualizowana. No ale co mogę powiedzieć, tak? Szymon Cybulski, ojciec Dominika Cybulskiego, znanego jako X-Kaleson, robił mix mastering, więc nie będę tego hejtował. Komentarz od Bungie zostawię zaraz, tak? Chyba zacznę to robić. I zrzucę na Gumisia. A co Bully nagrał? Dev Vlog i chłop Los Santos nagrywa. Witamy wszystkich serdecznie w pierwszym Dev Vlogu od Five City. Ze mną dzisiaj mamy Meanwhile'a. Cześć, cześć. Kornika. Hejka. Mnicha. Udają, że coś robią. Kolejka. Zacznijmy może od tematu. Oni chyba słyszeli tą rozmowę. Ebro napierdalał pod Eminema. O, no i tu jest temat dla nas. Kasyno, to zaraz przewijam. Największa bomba no, na sam... No tu w końcu... Największa bomba, dawaj mi to. Ja przygotowywałem. Ja pierdolę, to nie, ja nie wiem, nie. Przygotowują kasyno, mówią o tym, jakby to k***a przygotowywali, chłopie, jakby ten, jakby normalnie k***a to musiał ktoś wybudować, nie? Normalnie musieli k***a to wybudować, przyjechała firma i to budowała. I włazi k***a i już widzę, że tak, koło fortuny, autem, ruletka, blackjack i slotsy, nie? I koniec. Kurde, tam, co tam się niby zmieni? Uwaga, uwaga, bo nie mogę, nie, poczekaj. Co tam może być? Ile posiadamy sloty? Każdy lubi sobie pewnie wrzucić do larka i kliknąć guzik. No sobie kolego, nie każdy, tak. Nie jemy wszystkich swoją miarą. Następnie mamy takie gry jak Free Card Poker. Nie każdy lubi do larka, są też ludzie, co lubią na przykład 15 dolarków. Free Poker, no, różni ludzie kartami, są. Blackjack, Texas Hold'em Poker. O, akurat pokera nie było. Oraz granie w ruletkę. Mamy podzielone dwie strefy, jedna na mniejsze stawki oraz mamy tak samo high limit już, gdzie będą wchodzić w grę większe stawki, gdzie będziecie mogli nieco więcej pieniędzy postawić. Wszystkie auta. Każdy stół też został odpowiednio dopasowany kolorem, aby ułatwić rozpoznawanie. Na pewno największą bombą będzie to, jakie nagrody David zostały Basher przygotowane wróci, na kole fortuny, które również będzie. Dwa nagrody na kole fortuny. Auto, chuj, limitowane auto musi być, nie? Ale czy chcemy to zdradzać? No nie, no panowie, no nie zdradzajcie tego jeszcze. Nie chcemy ich czymś zaskoczyć? No mi się wydaje, że a kiedy to wychodzi? Koła fortuny. W niedzielę, widzowie, wielki finał w niedzielę na RP. Bądźcie tam, bo będzie wielki finał. 100 zł, ile jest do wygrania na kole? Ja pierdolę, to mega. Auto Nexa jest, no. I kwa siano i te żetony. Ja pierdolę, nie? No i to jest jedyne, co mnie interesowało. Bardzo fajny vlog, łapka w górę. Nara.